Proszę Państwa, ponieważ Państwo jesteście dość dobrze zorientowani, to mimo wszystko, chociaż jesteście Państwo na ogół dość dobrze zorientowani, to mimo wszystko przejdę takim usystematyzowanym tokiem ten temat. Otóż całe nieszczęście nasze na Kresach zaczęło się we wrześniu 1939 roku. Tutaj mamy dwie mapy, Polski przedwojennej i nałożonej na niej Polski powojennej. No z tą linią fioletową pośrodku czwartego rozbioru Polski we wrześniu 1939 roku. Zresztą miejscach były już pod okupacją niemiecką. I to, o czym mówię, raczej będę mówiła, to oczywiście będzie się działo podczas okupacji niemieckiej. Niemniej jednak już we wrześniu 1939 roku miały miejsce pierwsze napady zbrodnicze Ukraińców zarówno komunistów, jak i nacjonalistów. Jeśli chodzi o Wołyń, który na tej mapie jest tak mniej więcej pośrodku wydzielony przerywaną linią, pośrodku po prawej stronie, to tam bardziej atakującą stroną byli komuniści niż nacjonaliści. Natomiast w Małopolsce Wschodniej to są trzy województwa na samym dole, tarnopolskie, stanisławowskie i lwowskie. Tam jednak przewagę w tych napadach mieli nacjonaliści ukraińscy. I proszę Państwa, ziemia naszych przodków, trzy symboliczne fotografie. Pierwsza to pejzaż miasta wojewódzkiego z widokiem na Starówkę, gdzie jest i zamek Lubarta, i katedra, i ten taki długi budynek po lewej stronie tej grupy z kościołem, to jest więzienie w Łódzku, w którym w 1941 roku NKWD dokonało masakry na więźniach. To Łódzk był stolicą województwa wołyńskiego. Tutaj jest zdjęcie symbolizujące wieś wołyńską. Akurat pokazana jest chata polskich mieszkańców. Mniej podobnie wyglądały chaty ukraińskie. I znów pejzaż wiejski, ciekawa fotografia, to jest dworek. Na tarasie stoi Czesław Janczarski jako młody człowiek, który już wówczas na Wołyniu pisał piękne wiersze, należał do grupy poetyckiej, której twórczość i działalność wołyńskiej grupy poetyckiej poświęciła swoją książkę, nie mogę sobie teraz przypomnieć, chyba pani Sawicka, ale jeśli się pomyliłam, to a ktoś wie, to proszę sprostować. Było to jedno z ciekawszych zjawisk literackich, jej oczywiście zdaniem. Sama nie jestem w stanie wypowiadać się jako krytyk literacki. I tutaj fotografia symbolizująca nasz wkład cywilizacyjny w tę ziemię. Po pierwsze, miał on miejsce jeszcze przed zaborami, ale ta fotografia akurat dotyczy okresu międzywojennego, kiedy to państwo polskie, ale również obciążeni zbrodniami na Polakach byli policjanci ukraińscy oraz te drobne inne formacje nacjonalistyczne, jak właśnie OUN Melnyka, o której już mówiłam, czyli Melnykowcy i niewielkie ugrupowanie na Wołyniu, tak zwani bulbowcy, nacjonaliści Tarasa Bulby. Co prawda istnieje list skierowany przez Bulbę do banderowców,
w którym on jak gdyby odżegnuje się od zbrodni i wyraża wielką dezaprobatę dla banderowców, ale z relacji świadków wynika, że bulbowcy również mordowali. Nie wiadomo dlaczego Bulba napisał ten list, na ile był on szczery i jakie między tymi formacjami nacjonalistycznymi, jakie przebiegały tak naprawdę gry, które mogły przejawiać się właśnie w takich listach. I proszę Państwa, to jest właśnie taki chłop ukraiński z tej wiejskiej bojówki nacjonalistycznej na północy Wołynia. Rysunek wykonany przez członka dowództwa samoobrony w Hucie Stepańskiej. Chłop, który mordował przy pomocy narzędzi gospodarskich, jak tutaj widać, w jednej ręce ma siekierę, w drugiej pochodnie, którymi podpalano zagrody. Zagrody były oczywiście drewniane, budownictwo drewniane, słomiane dachy. Były też gdzieniegdzie kryte blachą, ale przeważała zabudowa drewniana, w związku z tym bardzo łatwo było wywołać pożar i go rozprzestrzeniać. I ofiarami byli absolutnie wszyscy Polacy, od małego do starego. Było zresztą nawet takie hasło: wybijemy wszystkich od małego do jednego, od małego do starego. Więc dzieci, mężczyźni, kobiety, starcy, niezależnie od statusu społecznego, od zamożności, od roli, jaką w danej społeczności pełnili, zamiar był wymordowania wszystkich. Oczywiście wszystkich się nie udało. Początek zbrodni na Wołyniu miał miejsce w 1942 roku, gdzie na całym terytorium były napady na pojedyncze osoby lub rodziny. I tutaj ten początek nie był kojarzony jako jakieś przygotowanie czy początek akcji. Dopiero wtedy, kiedy pojawiły się masowe napady, to dopiero wtedy ludzie łączyli te poprzednie zbrodnie z późniejszymi, że jest to jeden ciąg. Moim zdaniem te pierwsze napady to były napadami sondażowymi. Próbowano się dowiedzieć, jaka będzie polska reakcja, czy będzie odpór, czy Polacy są zorganizowani, czy mają broń, czy będą uciekać, czy też będą się organizować. Fotografia pogrzebowa z 1942 roku, takich fotografii pogrzebowych z Wołynia jest zaledwie kilka, bo proszę Państwa, na 60 tysięcy zamordowanych było pogrzebanych tylko zgodnie z obyczajem i religijnym, prawda, obrządkiem, zaledwie 2657 osób. Pozostałe ofiary były grzebane bez, albo w masowych mogiłach, albo gdzie bądź. Rzadziej były grzebane przez ocalałych, a częściej przez ludność ukraińską, czy nawet samych oprawców. A więc mogę powiedzieć, że na Wołyniu właściwie nie ma grobów zamordowanych. Są bardzo nieliczne, które w ogóle się zachowały, a nawet te masowe mogiły, które były na przykład na cmentarzach,
to w tej chwili trudno do nich dotrzeć, ponieważ były nieoznakowane, a do tego te cmentarze nie były przez kilkadziesiąt lat pod żadną opieką i właściwie teraz też nie są. I rok 43 zaczęło się od napadu na Paroślę, kolonię na północnym Wołyniu, gdzie na początku lutego w ciągu kilku godzin wymordowano ponad 150 osób, a może nawet około 170 stałych mieszkańców i ludzi, którzy tego dnia akurat tam znaleźli się na terenie kolonii. Mord został dokonany podstępnie. Napastnicy udawali partyzantów sowieckich. I potem już po Parośli doszło do następnych wielkich zbrodni, głównie w marcu. Ta fotografia to jest z Lipnik w powiecie kostopolskim, gdzie w ciągu jednej nocy 182 osoby zostały zamordowane. Cudem w tej kolonii uratował się nasz kosmonauta Hermaszewski, mając 1,5 roku. Był zgubiony w trakcie ucieczki przez matkę, ale tak dobrze opatulony, że nie zamarzł, chociaż tam jeszcze wtedy była zima i został następnie rano odnaleziony. Przez ojca, tak. I uratowany przez Ukrainkę, która to zmarznięte dziecko gorącym mlekiem myła. I zbrodnia, która zaczęła się na północy Wołynia, rozprzestrzeniała się we wschodnich powiatach tego województwa. Wnikając do centrum, w kwietniu północ powiatu łódzkiego, kolonia Tarasz, to była polska kolonia, mieszkali tam dość zamożni gospodarze, stąd właśnie z tej zamożności wynika ta fotografia, ponieważ jeden z młodych ludzi otrzymał w roku, kiedy zdał maturę, w 1939 roku otrzymał aparat fotograficzny. Aparatów fotograficznych wtedy było bardzo, posiadaczy było bardzo mało, zwłaszcza na wsi. Głównie fotografowali wędrowni fotografowie. Ale ten młody człowiek właśnie zatrzymał ten, udało mu się przechować ten aparat. Tłumaczył mi, że nie był to zbyt dobrej jakości aparat i mając jakiś tam zapas, niewielki klisz, zrobił trochę zdjęć. I to jest właśnie zdjęcie po napadzie, gdzie zostały tylko kominy, a mężczyźni, którzy nawet mieli broń, ale schowaną, ponieważ obawiano się rewizji, za posiadanie zbrodni Niemcy oczywiście wysyłali na drugi świat i oni nawet nie zdążyli wyciągnąć tej broni. Tam było prawie 30 ofiar i cała kolonia została spalona. Oni właśnie przechodzili takim szpalerem i wyszukiwali zwłoki. I kolejna fotografia zamordowanych. Niewiele w ogóle jest tych dowodów zbrodni w formie fotografii. Kwiecień tuż przed Wielkanocą, która wedle rozpowszechnianych pogłosek przez Ukraińców na większości Wołynia miała być czerwona od krwi Polaków, albo jaja miały być malowane na czerwono krwią Polaków. Takie były hasła
szerzony wśród Ukraińców. Janowna Dolina, osada przy Kamieniołowach, z lewej strony ulica przed wojną, z prawej strony po napadzie 600 osób zostało wówczas zamordowanych. I straszny lipiec na Wołyniu, gdzie mieliśmy tak zwane apogeum zbrodni wołyńsko-małopolskiej, albo w skrócie wołyńskiej. 11 lipca uderzenie na prawie 100 miejscowości, ale w następnych dniach ponawiano napady na te miejscowości, które były zaatakowane 11 lipca, a jeszcze tam byli Polacy, i 12, 13, 14 napady na te miejscowości, w których jeszcze wcześniej nie było napadu. Łącznie pomiędzy 12 a 14 lipca było zaatakowanych na terenie tych dwóch powiatów, Chorochowskiego i Włodzimierskiego, ponad 160 miejscowości. Ale mordy w lipcu miały miejsce nie tylko w tych dwóch powiatach, miały miejsce w różnych terminach, również i w pozostałych powiatach. To są te wszystkie zamalowane na żółto na mapce górnej. Natomiast fioletowe to są te właśnie z dni 11-14 lipca, Włodzimierski i Chorochowski. Jedynie powiat lubomelski był wtedy oszczędzony, ale jego kres nastąpił wkrótce, mianowicie w sierpniu 1943 roku nastąpiła na Wołyniu następna potworna fala zbrodni, podobna do tej lipcowej, gdzie w dniach 29, 30, 31 sierpnia mordowano Polaków w co najmniej 85 miejscowościach trzech powiatów. Część Włodzimierskiego, Kowelski, Lubomelski i również, a w innych datach, w innych powiatach również jeszcze trwały mniejsze napady. 11 lipca, jeden z kościołów napadniętych tego dnia, jedna z pięciu świątyni, Kisielin. Oprócz Kisielina były zaatakowane jeszcze wierni w Porycku, w Chrynowie, w Zabłoczcach i Polacy w kaplicy w Krymnie na północy, w powiecie kowelskim. To jest obraz namalowany przez obrońcę plebanii kisielińskiej, gdzie część uczestników mszy świętej zdążyła się schować i zabarykadować, i przez kilkanaście godzin byli szturmowani, oczywiście z ofiarami. W Kisielinie podczas tego napadu zginęło około blisko 100 osób. W tych napadach w kościołach 11 lipca zostało zamordowanych trzech księży, oto jeden z nich. W Kisielinie ksiądz był zaledwie ranny. I jeszcze jedna z nielicznych fotografii pogrzebowych. Jeśli były ku temu warunki, akurat tu była możliwość, że z tego Urzyńca, gdzie te ofiary były zamordowane, zdołano przywieźć zwłoki do Młynowa, to było miasteczko, tam było bezpieczniej, bo w miasteczkach i miastach były załogi niemieckie i Polacy tam byli, albo nie byli atakowani, albo byli atakowani tylko na przedmieściach. I to właśnie, to jest no, taka fotografia, gdzie cała rodzina i przyjaciele się zgromadzili przy
przy trumnach. Czaszka ofiary z sierpniowego pogromu, gdzie w powiecie lubomelskim dokonano zagłady kilku miejscowości, między innymi dwóch Woli Ostrowieckiej i Ostrówek, w których to miejscowościach były dwie wielkie ekshumacje w 90 roku i w 2011. Choć nie udało się wydobyć jeszcze wszystkich szczątków, w tych dwóch sąsiadujących ze sobą miejscowościach polskich, liczących 400 lat, zginęło w ciągu kilku godzin prawie 1050 Polaków, od małego do starego. Mniejsza część ofiar była zastrzelona, ale większość była zakatowana różnego rodzaju narzędziami gospodarskimi. To jest czaszka, którą zdruzgotano albo obuchem topora, albo jakimś innym ciężkim narzędziem. Tam w Ostrówkach używano także maczug. A maczug i młotków do uboju zwierząt. Na Wołyniu zbrodnie trwały aż do marca, wielkie zbrodnie trwały aż do marca 1944 roku. Tutaj mamy fotografię z lutego 1944 w Maciejowie, gdzie napadnięto na dom, w którym schroniło się kilkanaście osób. Dla bezpieczeństwa ludzie na noce schodzili się grupkami lub grupami do jednego pomieszczenia. I ostatnia wielka zbrodnia na Wołyniu to jest zaatakowanie Wiśniowca, nowego i starego, na początku marca 1944 roku. Na krótko przed zajęciem tego terenu przez wojska sowieckie, bo front już się przesunął na teren Wołynia. W styczniu na północy Wołynia Sowieci wkroczyli, ale nie, front nie był, nie szedł równą, równą linią, tylko im dalej na południe, tym później były te rejony zajmowane przez Sowietów. Napad na kościół, na klasztor i Polaków zgromadzonych w Zamku Wiśniowieckich. Zginęło co najmniej 200 osób. W Wiśniowcu w Starym wymordowani Polacy, którzy koczowali w kościele, około 100-150 osób. Ostatnia zbrodnia na Wołyniu, ale już wtedy od początku roku były wielkie zbrodnie na terenie Małopolski Wschodniej, bo scenariusz wołyński przeniósł się w drugiej połowie 1943 roku na teren południowych województw. Też najpierw tam były napady na pojedyncze osoby, były porwania i ludzie ginęli bez śladu. Największe liczby zamordowanych w drugiej połowie 1943 roku to były pomiędzy 20 a 30 osób, a od początku 1944 roku apogeum zbrodni przez pół roku na terenie Małopolski Wschodniej. Usiłowano odpolonizować tamte tereny, zanim zostaną zajęte przez Sowietów. Oprócz ofiar śmiertelnych było bardzo dużo ciężko poszkodowanych fizycznie i psychicznie. Ta fotografia pokazuje właśnie uszkodzenia twarzy na skutek pożaru, z którego ten człowiek jakimś cudem się wydostał. Spędzono grupę Polaków do
do pomieszczenia gospodarczego, zaryglowano i podpalono. I jakimś tam cudem jemu się udało z tego wydostać, ale oczywiście jedna połowa ciała była mocno poparzona. I tutaj też zdjęcie przedstawiające okrucieństwo stosowane wobec ofiar przez napastników, nie tylko wobec dorosłych, ale niestety również i wobec dzieci. Powszechność okrucieństwa i jego szczególnie drastyczne sposoby były powodem nadania ludobójstwu ukraińskiemu miana genocidium atrox, to znaczy ludobójstwa straszliwego, dzikiego, okrutnego. I proszę Państwa, starano się przeżyć. Tworzono ośrodki czy placówki samoobrony. Na kolejnym slajdzie będzie to wyrażone liczbowo, ale ta mapa pokazuje te samoobrony, które odegrały istotną rolę w obronie Polaków, które przetrwały do wejścia wojsk sowieckich, które oczywiście natychmiast przystąpiły do tępienia nacjonalistów ukraińskich. W związku z tym bezpieczeństwo się znacznie polepszyło. I mamy tutaj tak, mamy kwadraciki pomarańczowe, to są te samoobrony. Niektóre z nich były samoobronami złożonymi z kilku miejscowości położonych blisko siebie. One przetrwały właśnie do czasu wkroczenia Sowietów. Natomiast liliowe kwadraciki to samoobrony, które owszem trzymały się bardzo długo, ale w końcu zostały przez UPA rozbite. Po środku w niebieskiej obwódce najsilniejszy ośrodek samoobrony Przebraże, w którym było zgromadzonych 10,5 tysiąca uchodźców, nie 25 tysięcy, jak to kiedyś tam ktoś podał, ku chyba pokrzepieniu ducha, że tacy byli mocni i taką wielką rolę prawda, odgrywali. No czasem lubimy sobie dodawać prawda, znaczenia i siły. I ta samoobrona rzeczywiście była samoobroną największą, najefektywniejszą i również prowadzącą nie tylko obronę, ale również i atakującą okoliczne miejscowości ukraińskie. I proszę Państwa, samoobrony. Na Wołyniu doliczyliśmy się ich 130 kilka, ale tylko 10 tych właśnie pomarańczowych kwadracików z poprzedniego slajdu się uchowało. Przetrwało. W Małopolsce Wschodniej 123, przetrwało 18. Niektóre samoobrony były samoobronami, można powiedzieć, tygodniowymi czy kilkudniowymi, bo ledwo się zorganizowali, już albo byli rozbici, albo orientując się, że nie będą w stanie się obronić, ewakuowali się do silniejszej miejscowości albo do miasta. I proszę Państwa, to Przebraże, do którego prawda, zbiegło 10,5 tysiąca ludzi, żyło w takich warunkach. Wszystkie chaty oczywiście były zapełnione po kilka rodzin, tam przyjmowano wszystkie zabudowania gospodarczych, budowano właśnie szałasy. Jesienią
No szałasy przecież już nie były wystarczającym zabezpieczeniem, więc budowano baraki i ziemianki. I w takich warunkach z małymi dziećmi ludzie odcięci od swoich, prawda, warsztatów pracy, źródeł utrzymania, prawda, koczowali. I proszę Państwa, tam gdzie można było przetrwać, no to w tych nielicznych samoobronach, ale właściwie tylko to Przebraże było w stanie przyjąć tak ogromną liczbę ludzi. Żaden inny ośrodek nie zgromadził tylu uchodźców, więc uciekano. Najpierw uciekano do miast, skąd Niemcy zabierali na roboty do Niemiec. Potem na własną rękę uciekano byle dalej na zachód, na południe. Na południe jeszcze w 1943 roku, ale już w 1944 roku nie było sensu uciekać na południe. Ci, co uciekli na południe do Małopolski, to razem z tamtejszą ludnością musieli uchodzić na zachód. Uciekano do Polski Centralnej. Właściwie wszystkie przedwojenne województwa na styku z Wołyniem i Małopolską Wschodnią przyjmowały uchodźców. Nawet pod Warszawą było zgrupowanie spore na wsiach pod Łowiczem. I tutaj właśnie fotografia zbrodni już z Małopolski Wschodniej w końcu roku 1943 roku i dalej na początku stycznia, no to z Małopolski Wschodniej jest znacznie więcej tych fotografii niż z Wołynia, ale ja nimi poza kilkoma nie dysponuję. I tutaj przez całe półrocze 1944 roku mamy do czynienia z napadami na terenie całej Małopolski, łącznie z terenami już na terenie obecnej Polski. W 1944 roku również na tych ziemiach, które przypadły nam po wojnie, już w 1944 były mordy dokonywane przez nacjonalistów ukraińskich. One oczywiście wygasały, ale one trwały już w 1947 roku, to już były pojedyncze, ale trwały aż do akcji Wisła. Dopiero akcja Wisła położyła kres działalności OUN i UPA. I wyniki tego: na Wołyniu około 60 tysięcy zamordowanych, w Małopolsce Wschodniej około 70 tysięcy. Atrybuty tego ludobójstwa to okrucieństwo i niszczenie polskiego stanu posiadania, a więc domostw, obiektów społecznych, sadów, parków, no wszystkiego, co kojarzyło się z polskością, co było wytworzone przez polskość i co było dowodem tego, że tam myśmy istnieli. I tutaj mamy teren zbrodni, również na terenie województwa poleskiego, na jego południowym krańcu miały miejsce ponad Wołyniem, to jest województwo poleskie nad Wołyniem, miały miejsce mordy, nie w takim zakresie jak na Wołyniu, ale tam też po pierwsze było znacznie mniej Polaków, niewiele było, a poza tym tam operowały duże zgrupowania partyzanckie sowieckie, które oczywiście były no, postrachem dla UPA.
I proszę Państwa, też mieliśmy straty ukraińskie. No, przy okazji 70. rocznicy w publikacjach prasowych pojawiały się różne dane, które no, przeważnie miały charakter, no nie powiem propagandowy, bo raczej nie podejrzewam, żeby tutaj polska strona uprawiała jakąś propagandę, ale z całą pewnością no, wzięły się te dane z sufitu. I tutaj chciałam wyjaśnić Państwu sprawę, z czego wynikały, jakiego charakteru były straty po stronie ukraińskiej. Otóż tak, Polacy ginęli w walkach obronnych. Przepraszam, Ukraińcy ginęli w walkach obronnych, w starciach, kiedy napadali na samoobrony lub w starciach z oddziałami partyzanckimi. Na Wołyniu oddziały partyzanckie pojawiły się dopiero po wielkich pogromach lipcowych. Przez 7 miesięcy, proszę Państwa, nie było na Wołyniu ani jednego oddziału partyzanckiego. Były te samoobrony, które padały, poza tymi, którym się udało jakoś utrzymać, ale nie było przez pół roku, kiedy większość ofiar, prawda, miała miejsce, nie było komu właściwie bronić tej ludności. W oddziałach partyzanckich, które powstały w drugiej połowie 1943 roku, było zaledwie około 1500 członków. A więc proszę sobie wyobrazić proporcje sił. Gdy w szczytowych okresach działalności UPA, tutaj dane są rozbieżne, mówi się o 20 do 40 tysiącach Ukraińców, którzy występowali aktywnie z bronią, czy z bronią palną, czy z jakąkolwiek inną. Teraz następna możliwość strat ukraińskich to są walki prewencyjne i poszerzające bazę operacyjną. Walki prewencyjne to były prowadzone przez Przebraże, przez Pańską Dolinę w powiecie dubieńskim, przez Hutę Stepańską i Hutę Starą w powiecie kostopolskim. Tylko kilka dosłownie ośrodków samoobrony prowadziło tego typu akcje prewencyjne, czyli uprzedzające napady. Natomiast walki poszerzające bazę operacyjną prowadziła już 27. Wołyńska Dywizja, która powstała dopiero w styczniu 1944 roku. I tutaj też w publikacjach prasowych niektórzy dziennikarze popełniali błąd, datując powstanie 27. Wołyńskiej Dywizji na 1943 rok. To jest błąd. Dopiero w 1944 roku w związku z akcją Burza powstała 27. Wołyńska Dywizja, w skład której zresztą weszły te oddziały partyzanckie, które zostały utworzone w 1943 roku i część samoobron oraz członków konspiracji. Bo oprócz tych ludzi z bronią, którzy byli w oddziałach partyzanckich, była sieć konspiratorów, którzy no, mieszkali, prawda, i tworzyli struktury do uruchomienia ich w odpowiednim momencie końcówki wojny. I teraz tak, o ile w walkach głównie
no, ginęli ci z bronią, a więc partnerzy po stronie polskiej i po stronie ukraińskiej, to mogły również ginąć osoby cywilne. Mogły i ginęły. We wszystkich tych walkach mogły ginąć. Odwety były organizowane specjalnie, ale również do odwetów dochodziło podczas walk. Dlaczego do nich dochodziło? Członkowie oddziałów partyzanckich, samoobron i 27 Wołyńskiej Dywizji w większości składali się z ludzi, którym Ukraińcy wymordowali rodziny. A więc chęć odwetu oczywiście istniała. Jakkolwiek dowództwo Armii Krajowej wydawało zakazy prowadzenia akcji odwetowych na ludności cywilnej. Były nawet sądy, które karały osoby, które popełniały, działały wbrew tym rozkazom, ale opowiadał mi jeden z żołnierzy, że był w ekipie, która miała wykonać karę śmierci na człowieku, który w sposób niegodny zachowywał się w stosunku do ludności cywilnej, i udali, że go likwidują. Niemniej jednak atmosfera była powstrzymująca, taką rolę pełnili kapelani, natomiast zapanowanie nad ludźmi, którzy no niestety po tych strasznych przejściach nie wszyscy byli całkowicie zrównoważeni psychicznie. I zresztą te ślady tego, prawda, naruszenia równowagi psychicznej są widoczne do końca życia. I oni zresztą to odczuwają i w różnych zresztą formach. Wszyscy, którzy byli no, tymi świadkami, czy poszkodowanymi w ten sposób, że ich najbliżsi ginęli. Były akcje dokonywane na ludności cywilnej przez Schutzmannschaften, czyli tak zwaną polską policję, która została zorganizowana przez Niemców w 1943 roku po ucieczce ukraińskiej policji do UPA. Ta ucieczka miała miejsce w marcu, kwietniu. Natomiast Polacy do tej policji, pomimo zakazu okręgu AK Wołyń, wstępowali w różnym czasie, na różnych terenach, wstępowali dopiero wtedy, kiedy w tej okolicy dochodziło do wielkich zbrodni. Dopóki nie było wielkich zbrodni, ludzie się powstrzymywali. Jak dochodziło do wielkich zbrodni? Oni uważali, że oni w ten sposób muszą bronić polskości. I oni rzeczywiście mieli na sumieniu ofiary cywilne. Z ofiarami cywilnymi my też do końca nie wiemy, kto był niewinny, a kto był winien. Dlatego, że ci chłopi,
którzy byli w tych wiejskich bojówkach nacjonalistycznych, oni ani nie byli umundurowani. Zresztą UPA też nie miało swoich mundurów, tylko używało mundurów niemieckich, policji ukraińskich, sowieckich i polskich, przedwojennych. Albo częściowo i po cywilnemu. Natomiast wiejskie bojówki, które mordowały tymi siekierami, widłami, piłami, młotkami, no to jak ci, prawda, którzy uczestniczyli w tych akcjach, nazwijmy je pacyfikacyjnymi, czy oni w ogóle mogli rozróżnić, kto brał udział w mordach, a kto nie? Chyba raczej nie. I jeszcze poszkodowani po stronie ukraińskiej byli podczas walk polsko-sowieckich oddziałów partyzanckich, głównie na północy Wołyniu i na północnym i wschodnim Wołyniu. I to były zarówno walki, jak i różnego rodzaju akcje typu na przykład rekwizycji żywności. Przy okazji rekwizycji żywności, które niektóre samoobrony również stosowały, też ginęli cywile. Rekwizycja żywności. Proszę Państwa, wyobraźmy sobie 10,5 tysiąca ludzi w obozie w Przebrażu. W obozie, który cały czas jest w stanie gotowości bojowej, ponieważ w każdej chwili można było się spodziewać ataku. Dzień i noc, warty i patrole. Niemożność normalnego gospodarowania, ale tych ludzi trzeba było wyżywić. No więc nieustannie były wypady po żywność na pola polskie, na pola ukraińskie i do zagród ukraińskich. I proszę Państwa, jaka to mogła być skala, bo tak naprawdę tego dokładnie nie mamy zbadanego i właściwie chyba nie jesteśmy w stanie to ustalić po tylu latach. Mianowicie tak, w prasie, w wielu zresztą artykułach czy notatkach, felietonach, pojawiła się cyfra 20 tysięcy ludzi, Ukraińców zamordowanych przez Polaków w akcjach odwetowych. No to jest absolutna fikcja. Stosunek sił nawet i w ogóle okoliczności przebiegu tego wszystkiego, to nie, no, rozumując tylko logicznie, to było po prostu, to było niemożliwe, żeby aż tylu Ukraińców zlikwidować, będąc samym pod niesamowitą przecież presją przeciwnika, presją zbrodniczą i bezwzględnością. I proszę Państwa, w tej chwili na Ukrainie prowadzi się badania, które mają obalić twierdzenia strony polskiej. Jedną z takich publikacji właśnie przeanalizowałam. Co z tej publikacji wynikło? Że z 207 jednostek administracyjnych na terenie 5 gmin powiatu łódzkiego wokół Przebraża, a więc wokół tej placówki, która była najaktywniejsza, która prowadziła akcje prewencyjne na bazy UPA w okolicy, która prowadziła rekwizycję żywności po to, żeby wyżywić te 10 tysięcy ludzi, zginęło, tak jak oni wyliczyli, zginęło 600 Ukraińców w 50 jednostkach administracyjnych. No to jeżeli nawet utrzymać by było
taką samą intensywność ze strony polskiej, co oczywiście nie miało miejsca, bo były powiaty, gdzie nie było ani jednego oddziału partyzanckiego. Albo na przykład w powiecie krzemienieckim były zaledwie dwie samoobrony, które nie prowadziły żadnych zewnętrznych akcji, tylko po prostu były warowniami, które cały czas się broniły. Więc całe połacie Wołynia były po prostu, znaczy nie było tam żadnych akcji. Więc nawet gdyby przyjąć, że wszędzie było tak, jak w okolicy Przebraża, to do tych 20 tysięcy nie dojdziemy. Również nie dojdziemy do tych 20 tysięcy, wliczając wszystko, co się działo w Małopolsce Wschodniej. Dlatego, że tam też była absolutnie masowa ucieczka. Są alarmistyczne meldunki delegatury rządu i Armii Krajowej, polskich komitetów opiekuńczych o odpływie, masowym odpływie ludności z terenu Małopolski Wschodniej w 1944 roku. No więc jeżeli był taki masowy odpływ, no to też i nie bardzo było komu, prawda, wymordować 20 tysięcy Ukraińców. I proszę Państwa, już prawie zbliżając się do końca, ludność polska podczas II wojny światowej była obiektem trzech ludobójstw. Niemieckiego, sowieckiego i ukraińskiego, powiedzmy banderowskiego. To trzecie ludobójstwo no było może najokrutniejsze, bo oczywiście i Niemcy, i Sowieci też bywali okrutni, ale nie na taką skalę i w nieco innych formach, a nawet i celach. I teraz tak, tytuł tej prelekcji był Wołyń 43, traumatyczna pamięć. Ta traumatyczna pamięć to nie tylko to, że, no, że ludzie stracili tam w okropny sposób najbliższy, że żyli miesiącami ci, którzy tam trwali, w śmiertelnym strachu. W strachu, który w nich tkwi nawet do dzisiaj, bo nie wszyscy się z niego byli w stanie wyzwolić i wciąż im się wydaje, że jeśli będą mówić o tym, to zostaną zamordowani albo ich rodzinie stanie się jakaś krzywda. A więc no to piętno tej zbrodni w tych ludziach, którzy opuścili tamte tereny, oczywiście tkwi. Ale mimo tego piętna zbrodni jest wielka tęsknota, żal do sąsiadów, którzy byli rozpoznani jako mordercy. No żal w ogóle do społeczności, że coś takiego spotkało, że coś się takiego stało. I żal do tego wszystkiego pięknego, co tych ludzi wcześniej spotkało. I żal za pejzażem, za swoim gospodarstwem, żal za grobami, które tam pozostały do których już właściwie nie można ich pielęgnować. No żal wszystkiego i to powraca w snach, jak mi ci ludzie opowiadają, że im się to wciąż śni, i to złe, i to dobre. No i jeszcze trauma kilkudziesięciu lat milczenia o ich krzywdzie, traktowania jako czegoś, prawda, gorszego i przeszkody w układaniu prawidłowych stosunków, dobrych stosunków z Ukraińcami. I tutaj podsumowanie takie, że oni, że
Orwell i Łukasz no, chciały tej niepodległości, ale wybrały drogę fatalną. Drogę, która by zemściła się również na samych Ukraińcach, gdyby Orwell, UPA zwyciężyły jakimś trafem, nastąpiłaby taka konfiguracja polityczna i militarna w końcówce II wojny światowej, że powstałaby Ukraina, to byłaby to w rękach nacjonalistów ukraińskich, byłaby to Ukraina straszna, bo również ginęli Ukraińcy, którzy nie chcieli się podporządkować nacjonalistom, którzy byli przeciwni, którzy wyrażali się negatywnie o takiej koncepcji walki i w ogóle o koncepcji państwa ukraińskiego terrorystycznego. No a teraz mamy chwałę UPA. I jeszcze wrócę do tych publikacji, które w tej chwili są wydawane na Ukrainie, a które mają udowodnić, że nie było ludobójstwa na Wołyniu, że nie zginęło tyle Polaków. Więc na przykładzie tej właśnie tej książeczki, z której wyciągnęłam te 600 ofiar w 50 miejscowościach, to wszystkie nasze ustalenia są kwestionowane. Tylko przyznają się, mówię przyznają się, oczywiście w cudzysłowie, do pojedynczych ofiar. Że dokonała tego jakaś tam kryminalna grupa, albo nie wiadomo kto. Nawet są kwestionowane ofiary, które myśmy wyciągnęli z ksiąg parafialnych. A więc takie przypadki nie mogą być kwestionowane, a jednak są kwestionowane, że na przykład w ogóle takie nazwisko tam nie występowało, takiej osoby nie było, no i tym podobne uzasadnienia. A więc jak bardzo trudno no i przyznać się, a przede wszystkim uznać, że to ONR, UPA były organizacjami zbrodniczymi. I to moim zdaniem jest to no, psychologicznie sytuacja dla Ukraińców, przynajmniej tych Ukraińców, którzy żyją na terytorium Polski przedwojennej, gdzie właśnie dokonano tej depolonizacji, to jest psychologicznie sytuacja nie do pozazdroszczenia, bardzo trudna. Dziękuję Państwu bardzo.